Witamy w kolejnym odcinku z cyklu Zaczytani, a że witamy się już w wakacje, mamy dziś dla Państwa całą serię książek o tematyce wakacyjnej. Wybrała je dla Państwa Józefa Witas z Księgarni Agora. Jedną z nich chcę Państwu zaprezentować w tej chwili, są to skarby UNESCO. Wiadomo, że na listę UNESCO trafiają najpiękniejsze, najbardziej wartościowe obiekty, zarówno kulturowe, jak i przyrodnicze, które są pewnym wyróżnikiem w kulturze w ogóle światowej. Tutaj są zgromadzone wszystkie, które w tej chwili są na liście UNESCO. Jest ich równo 1000. Przepięknie ilustrowana książka, naprawdę warto ją mieć w domu, bez względu na to, czy dotrzemy do tych miejsc, czy nie, warto o nich poczytać i coś na ten temat wiedzieć. Tak jak wspomniałam, są tutaj zarówno obiekty, które zostały stworzone przez człowieka, jak i najpiękniejsze dzieła, które stworzyła przyroda. Serdecznie polecam. Jest to cała seria. Następną z tych książek jest Świat. Podobnie jak UNESCO, również prezentuje najpiękniejsze miejsca, które warto zobaczyć. Tętniące uliczki, piękne starówki, zamczyska, kościoły, no, muzea. W zasadzie wszystko to, co spotkamy gdzieś tam w świecie, co warte jest obejrzenia. Tak samo również wszystkie obiekty przyrody. Polska. No nie będę się powtarzać, w mniejszej już skali jednak również prezentuje to, co mamy najpiękniejszego w Polsce, czym warto się pochwalić, co warto zobaczyć. Jest to Polska Encyklopedia Turystyczna, miejsca, które musisz zobaczyć, także serdecznie je polecam. A jeżeli już będziemy gdzieś tam w świecie, a w tym roku bardzo modna jest Hiszpania, no z tego względu, że wiadomo, jaka jest sytuacja geopolityczna w świecie. Nie tak chętnie już latamy samolotami do Egiptu, Tunezji czy w ogóle do krajów arabskich. Bardzo modna stała się Hiszpania. Będziemy na pewno w Barcelonie i będziemy ją chcieli zwiedzić maksymalnie. Tutaj Ewa Wysocka, która jest wieloletnią korespondentką Polskiego Radia z Katalonii, a dokładnie właśnie z Barcelony, jest mieszkanką Barcelony od 20 lat i chce nas zachęcić do takiego zupełnie innego spojrzenia na Barcelonę. Do Barcelony od strony widzianą oczami Katalończyków, ale od strony polskiej. I proponuje nam taką właśnie wycieczkę po Barcelonie śladami Polaków. Jest tutaj wiele anegdot. Opowiada o tym między innymi, dlaczego Katalończycy od wieków nazywani są Polakami. Dlaczego kiedyś to nazywanie Las Polacos było bardzo obraźliwe, szczególnie w czasach Franco. Niemniej jednak Katalończycy wcale nie są do nas uprzedzeni, a wręcz przeciwnie, to swoje przezwisko traktują jako wielki zaszczyt. Ewa Wysocka opowiada o tym, o całej legendzie właśnie tego przezwiska Katalończyków Las Polacos, ale również pokazuje nam, jak wiele w zasadzie Barcelona ma wspólnego z Polską. Śladami Polaków można sobie zrobić również wycieczki po Barcelonie. Wtedy zróbmy sobie taki właśnie spacer zupełnie inny. Albo śladami Gombrowicza, albo śladami Kapuścińskiego. Przy Gombrowiczu może zatrzymam się, ponieważ jego pobyt w Barcelonie nie był zbyt przyjemny. Został na statku okradziony. Po 20 latach w zasadzie przypłynął do Europy i schodząc na ląd nie miał zbyt dobrego z tego względu humoru.
Być może inaczej wyglądałoby to spotkanie z Barceloną, gdyby Gombrowicz przybył tam dzień później, 23 kwietnia. Tego dnia, w dzień świętego Jerzego, kobietom wręcza się róże, a mężczyźni zostają obdarowani książkami. I różą. Ten zwyczaj został również przeniesiony do Polski i nie tylko, bo 23 obchodzony jest Światowy Dzień Książki. No, gdyby właśnie Gombrowicz był dzień później w Barcelonie, trafiłby na to święto i najprawdopodobniej może by w Barcelonie został. Tego typu anegdotek jest bardzo dużo, trudno je tutaj, czy przypowieści, trudno tutaj je wszystkie przytoczyć. Warto po prostu sięgnąć po książkę. Nie jest to wielka literatura, jak nawet mówi sama autorka, ale taka właśnie relaksująca, na lato, gdzieś tam do pociągu, do autobusu. Można przysnąć, potem z powrotem zacząć czytać, a przybliży nam na pewno bardzo Barcelonę. A tutaj jeszcze zapomniałabym wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, hymn Solidarności. Czy Kaczmarski był autorem murów? O tym właśnie dowiemy się z tej książki. Jak wyglądała jego współpraca z Jakiem i jak to się stało, że w tej chwili jest to nasza pieśń Solidarności. Serdecznie książkę polecam. Sezon wakacyjny. Nie zawsze mamy ochotę na taką literaturę poważną, gdzie trzeba się zastanawiać, co czytamy. Chcemy czytać coś lekkiego, właśnie takiego, że można sobie wziąć, umościć się gdzieś bardzo wygodnie, czy na leżaku w ogrodzie, czy na plaży na kocu, czy nawet gdzieś w autobusie jadąc i sobie coś poczytać. Do tego typu czytania nadaje się doskonale ta seria, którą w tej chwili prezentuję. Są to książki dla kociarzy. No i nie tylko, bo jeżeli ktoś nawet kotów nie lubi, a te książeczki przeczyta, sądzę, że na pewno polubi te zwierzaki. W literaturze światowej bardzo wielu jest kociarzy. Wielu autorów kocha koty, opisuje je, rozmawia z nimi i są to ich pupile. Wymienię tutaj na przykład Hemingwaya, Balzaka czy Hrabala. Również wszyscy na pewno znamy kota z Mistrza i Małgorzaty Buchakowa. Można by bardzo, bardzo długo wymieniać. Ta literatura mówi troszkę inaczej o kotach, ponieważ tutaj narratorami są właśnie koty i pokazany jest świat z ich punktu widzenia. Nasze ludzkie sprawy, nasze problemy widziane są ich oczami. W każdej z tych książek ludzie mają wiele problemów i jak koty tutaj mówią, człowiek jest bardzo skomplikowany i sam sobie potrafi narobić najwięcej właśnie problemów. Zwierzaki mają pełne łapki pracy, starają się nam w tych problemach w jakiś sposób pomóc. Książki są o tyle wartościowe, że jest to rodzaj takich poradników terapeutycznych, ale nie takich bardzo poważnych. Jechałam na wycieczkę, zaczęłam przeglądać jedną z tych książek. Najpierw zaczęłam ją przeglądać, potem zaczęłam czytać, a potem sobie wzięłam do autobusu. No i najzabawniejsze było to, że przeczytały ją prawie pół autobusu. Najpierw wszyscy się śmiali, że literatura jest taka śmieszna, niepoważna, ale po kilku kartkach po kolei wszystkich zaczęło wciągać. Książki są takie na króciutkie, na parę godzin do czytania, ale jednak coś po sobie zostawiają. To jest literatura, która ma nas nastroić pozytywnie, ma nam zrobić się ciepło, ma pokazać, jak wiele energii jest w przyrodzie, której my nie zauważamy. A tutaj właśnie te zwierzaczki tą energię zauważają. Być może widzą tą naszą aurę, której my nie widzimy, wiedzą, kiedy są złe, potrafią z nami porozumiewać się jednak telepatycznie, czego nie zawsze jesteśmy w stanie pojąć.
i tak dalej. Można by było bardzo, bardzo długo o tym opowiadać, ponieważ jest o czym. Jeżeli ktoś ma zwierzaki i wie, jak wiele ciepła potrafią dać, jak wiele faktycznie problemów ludzi samotnych, cierpiących potrafią rozwiązać. I dlatego jeszcze raz apeluję, żeby również i rodzice sięgnęli po te książki, ponieważ zobaczą, jak czasami krzywdzą własne dzieci, odmawiając im tego zwierzaczka w domu. Ale no nie należy tego zwierzaczka traktować jak zabawki, tylko jak członka rodziny. Też ten problem jest tutaj bardzo wyraźnie poruszony. Serdecznie polecam literaturę typowo wakacyjną. Dziękuję bardzo.